Krzysztof Kamil Baczyński. Imiona przyszłego poety brały swój rodowód z literatury. Krzysztof Cedros Popiołów Stefana Żeromskiego był ulubionym bohaterem matki Baczyńskiego, Stefanii. Z kolei Cyprian Kamil Norwid stanowił obiekt uwielbienia obydwojga rodziców. Baczyński chodził do klasy razem z późniejszymi żołnierzami Szarych Szeregów: Tadeuszem Zawadzkim Zośką, Janem Bytnarem Rudym i Maciejem Aleksym Dawidowskim Alkiem. Chłopcy się znali, choć nie byli ze sobą blisko związani. Krzysztof nie lubił się uczyć. Miał trudności z dopuszczeniem do matury. Był słaby nawet z języka polskiego. Czwartego dnia znajomości Krzysztof oświadczył się wybrance, Basi Drabczyńskiej, i w czerwcu 1942 roku wzięli ślub. Matka była przeciwna małżeństwu syna. Niechęć do synowej wkrótce zmieniła się w prawdziwą nienawiść. Krzysztof podobno kiepsko strzelał, a z uwagi na zły stan zdrowia często brakowało mu sił. Mimo to w godzinie W bez wahania ruszył do walki. Poeta zginął w pałacu Blanka 4 sierpnia około godziny 16. Trafił go niemiecki snajper strzelający z gmachu Teatru Wielkiego. Jego żona Barbara była w ciąży. Trafiona 24 sierpnia w głowę odłamkiem szkła, zmarła 1 września 1944 roku. Krzysztof i Basia oraz ich nienarodzone dziecko spoczęli we wspólnym grobie na cmentarzu powązkowskim.